ja chciałabym, żeby przy takiej ilości fanów zrobić coś dla nich i żeby Polska zaczęła żyć zdrowo. Nie tylko ta, która ma ekonomiczną swobodę wydawania pieniędzy na zdrowe produkty, ale ta, która sięga szybko na półkę i bierze po prostu to najczęściej lubią Polacy. Polacy lubią wędliny, lubią kiełbasę, mimo polityki, że nie należy jeść mięsa, dalej jedzą bardzo dużo mięsa, powiedziałabym coraz więcej. I coraz więcej też jest produktów, których nie należy jeść, a mimo to je jemy i lubimy. Jesteśmy przyzwyczajeni tak bardzo do chemii, że sięgamy po rzeczy, które są dla nas najgroźniejsze, ponieważ mają najwięcej dodatków smakowych, podbijających smak. Czyli są parówki, które po prostu mają 40% mięsa, nie powiem co dalej, i potwornie dużo składników chemicznych, a one są najmodniejsze w tej chwili wśród dzieci i młodzieży. Ja jako buziak, czyli serce dla moich fanów, to jest serce, to jest E, a to jest, którego nie będzie, a to jest SOS dla zdrowia. Dla zdrowia, jedząc normalne rzeczy, nie wydumane, nie wyszukane, po prostu polskie produkty, jak biała kiełbasa, która ma zero chemii w sobie, jest najlepszą białą kiełbasą w Polsce. Moja pamięć smakowa po prostu poszła bardzo, bardzo, bardzo wstecz do rzeczy, które robiła moja babcia, które jadłam w moim rodzinnym domu. No i obłędne parówki randkowe, zamiast różnych dziwnych rzeczy, glutaminianów, sodu i tak dalej, po prostu jest lubczyk. I dlatego parówki randkowe są naprawdę fajne, są lekko pikantne i są pyszne, i tam jest 85% mięsa. Poczekaj. Masz, spróbuj. Dobre, nie? Wiesz, dlaczego są dobre? Dlatego, że zgodnie z zasadą Magdy Gessler powinniśmy się zdrowo odżywiać, jeść zdrowe rzeczy. I faktem, w tych besoskach nie ma żadnych E, nie ma fosforanów, azotanów, takiego syfu, którym na co dzień żywimy się w naszych potrawach. I ja wspieram absolutnie właśnie markę Magdy Gessler, dlatego że myślę, że jak będziemy karmić siebie czy też nasze dzieci nawet właśnie parówkami, to będziemy absolutnie zdrowsi. Mam jak gdyby ludzi, którzy uwierzyli we mnie, że chcą w swojej polityce tworzenia swojej marki robić produkty coraz bardziej zdrowe dla ludzi. I jedyną osobą, która potrafiła im podpowiedzieć, jak to ma się dziać, jest ich technolog Jacek i ja. I razem stworzyliśmy taką linię bardzo zdrową, bardzo dobrą dla każdego człowieka. Fantastyczne, dlatego że to firma się nazywa Bruno Tass, jest mało znana, ale ma 700 sklepów w Polsce. Pierwszy raz ukaże się od 1 lutego wszystkie moje produkty. Pierwsze ukażą się w Hali Banacha i trzeba śledzić mój fanpage, czyli mój Facebook, żeby wiedzieć, gdzie kolejnie będą dostarczane dostawy. Jest ogromnie dużo zamówień. Każdego z tych produktów, których teraz jest 8, zamówionych jest po 30 ton. W związku z tym mamy naprawdę pełne ręce roboty, bo to jest naturalna robota.